Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Dab na YouTube. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować obudowę z baterią o pojemności 3000 mAh od firmy Puro. Serdecznie zapraszam! O wyglądzie samej obudowy ciężko coś więcej powiedzieć niż to, aniżeli jest czarne po prostu. Macie tutaj z tyłu tą baterię, taką jakby zakamuflowaną w tej tylnej obudowie. Oczywiście są otwory na wszystkie przyciski oraz na wyjście na przykład aparatu. Natomiast na dole mamy port Lightning oraz wyjście na głośniki, a także dostajemy jakby możliwość podpięcia kabla mini jack. Jak jesteśmy już właśnie przy tym kablu mini jack, niestety producent nie dodaje żadnej przejściówki i niestety wchodzą tu w zasadzie tylko słuchawki, które mają płaską wtyczkę w Beatsach. Wiem, że w większości modeli jest tak, że ta wtyczka jest zakrzywiana, co oznacza, że na przykład bez dodatkowej przejściówki do tej obudowy się nie podepniemy. No i to jest ewidentnie minus, bo z tego, co testowałem inne obudowy, producenci raczej dodają jakiś kabelek, nieduży, nie wiem, kilka centymetrów, który pozwala właśnie na podpięcie się tutaj i wpięcie sobie dowolnych słuchawek. Tego tutaj natomiast nie doświadczycie. Jak jesteśmy już przy wglądzie tej obudowy, chciałbym Wam zaznaczyć, że niestety na tyle tej obudowy przez materiał użyty, a konkretnie przez tą gumę jakąś, zostaje mnóstwo śladów tak naprawdę. Podczas użytkowania cały czas musiałem tak naprawdę przecierać ten tył z racji tego, że no niestety palcuje się trochę ta obudowa, no i zostają tu jakieś takie mazy, można powiedzieć. Natomiast z tyłu macie też logo producenta oraz cztery takie diody, które odpowiadają za poziom naładowania. Jedna oczywiście oznacza, że jest naładowanie od 1 do 25%, później dwie oznaczają 25-50% i tak dalej, i tak dalej. Co do głównej funkcji, jaką ma oferować taka obudowa, czyli dodatkowe ładowanie naszego iPhone'a. iPhone'a 6 ta obudowa jest w stanie naładować 1,2-1,3 razy. To oznacza, że w praktyce naładuje go od 0 do setki oraz nie wiem, napełni jeszcze 20-30% następnym ładowaniem. Jest to wynik, można powiedzieć, przyzwoity, nie ma jakichś rewelacji. Ta bateria, tak jak Wam powiedziałem na początku, ma 3000 mAh pojemności, no i na tyle właśnie w praktyce wystarcza. Czas ładowania samego iPhone'a też jest dość przyzwoity, z racji tego, że kształtuje się na poziomie 90, maksymalnie 100 minut. Niewątpliwie dużym plusem jest to, że jest to cała jedna konstrukcja tak naprawdę, jest to jednolite. Nie mam tu żadnych doczepionych klapek i tak dalej, którym musimy dopchać iPhone'a. Po prostu możemy lekko wychylić tą obudowę, odgiąć ją i wsadzić naszego iPhone'a, po czym docisnąć i ta obudowa będzie po prostu mocno siedziała, iPhone z niej nie wyleci. To jest naprawdę duży plus, bo nie musimy się przejmować jakimiś zatyczkami, jakimiś dodatkowymi zabezpieczeniami. Firma Puro zapewnia też, że obudowa ta pasuje zarówno do iPhone'a 6, jak i 6S i mogę to Wam potwierdzić, natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że jednak przy wkładaniu 6S'a trzeba ją trochę mocniej wygiąć oraz później ciężej jest trochę docisnąć, ale się da to zrobić. Co do ceny tego urządzenia, kształtuje się ono w granicach 300 zł, czyli można powiedzieć, że jest to taka naprawdę normalna cena, zwłaszcza, że jest ta obudowa sygnowana przez firmę Puro, czyli dość rekomendowaną firmę. Obudowę oczywiście możecie zakupić w sklepie internetowym b2btrade.eu. Link oczywiście do konkretnej jakby strony z tym produktem będzie w opisie filmu, więc tam Was też zapraszam, jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego przedmiotu. I ode mnie na dzisiaj to tyle. Jeśli mielibyście pytania do tej obudowy bądź do mnie, to możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem. Znajdziecie mnie także na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!